Siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w siedzibie szefów. Siema, dzień dobry. Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie, panie Dawidzie. Słuchaj, mam pewne, prawda, jak to się mówi? Mam problem pewne do mnie. Problemy. Nie problem do ciebie. Mam pewne problemy. Problem A ten nazywa problem? Się, prawda, ten pistolet stary. Ponieważ, uwaga widzowie, jeżeli ktoś nie oglądał filmu u Dave'a, to serdecznie was tam zapraszam, ponieważ u Dave'a kupiliśmy pistolet za rzeczy, które zdobyliśmy, prawda, w kosmosie. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, jak przebiegała transakcja, była dosyć ciekawa, wbijajcie do Dave'a. No a my mamy pewien problem stary, bo... No proszę bardzo, strzel z tego pistoletu i jak strzelisz, to kurczę, będzie super, nie? No nieźle, nieźle ci poszło, naprawdę. Szkoda, że to był tylko jakiś nabój hukowy stary, bez pociskowy. No, powiem tak, się nie da. No się nie da stary i teraz kurczę, mamy pewien problem. Bo, znaczy przeanalizujmy sobie to, czego to nam było w ogóle potrzebne. Uwaga, mamy pistolet. Jaki był plan? Wchodzimy do hejtera i mówimy ręce do góry, zostawiasz stołek, wracasz kurczę skąd przyszedłeś i palion wraca z powrotem na stołek. Taki był plan. Tak. Co teraz możemy zrobić? Możemy wejść dosłownie zrobić to samo, ale jak on powie nie, to wiesz co możemy zrobić? Możemy się obrócić na pięści i powiedzieć, a okej, okay, i wyjść. Stary, ale też nie masz pod uwagę tego, że hejter to jest dzieciak. No dobra, ale a myślisz, że on się wystraszy pistoletu? Stary, odegrajmy tę scenę, ja będę hejterem, a dobra, ty będziesz ten. Dobra, a gdzie tu jest gabinet, tak? Dobra. Ta. Dobra, ja wchodzę. Ręce do góry! Oddawię stołek dla Pawła. Masz pistolet? Nie zabijaj mnie, proszę! Myślisz, że taki będzie przebieg zdarzeń? Stary, ty nie, on nie będzie wiedział, że ten gnat nie działa. Stary, nie wierzę. A wygląda ładnie, stary, no wygląda jak prawdziwy, on nie będzie wiedział, że ten to nie działa. Bo to chyba jest prawdziwy, tylko no nie wiem, stary, dlaczego on nie działa. No ale klikam stary. Nic. Stary, nie widać, że nie działa, rozumiesz? Patrz, przerzuciłem go w drugą rękę. Nie widać go w drugiej nie ręce. Widzę go. Ale jaja, ty, to bo ja mam w lewej ręce schowany, tak w rękawie, jak taki tajny agent. I tak idę i jest tak. Myk, myk, myk. Ręce do góry. No jest to jakiś poczekaj, pomysł, jak no ale ja... Pyk. I uwaga, pyk. Ja mówię ci, moim zdaniem na 100% będzie tak, że on się przestraszy. Kurczę, no szczerze, ja... Stary, możemy ale... to nawet przetestować na kimś, no. Jak? No, znajdziemy jakiegoś typa, albo nie wiem, babkę na palionowie, no nie wiem, kogokolwiek i wyskoczymy z tym gnatem, stary. Zobaczysz, każdy się przestraszy. Chcesz zrobić napad z fejkową bronią teraz? Tak po prostu, żeby sprawdzić. No ale stary, tego nie widać, że to jest fejkowe, stary. No, to sobie jest taki pomysł, nie? I co, że po prostu napadamy na kogoś, mówimy się, oddawaj pieniądze gnoju, no i co? Tak. I liczymy na to, że on powie, dobra, macie i tylko musimy no się tak, przebrać, stary, ale, no bo nie możemy ale tak. Ale stary, na 100% tak będzie, że ktoś ci da te pieniądze. Na pewno tak będzie. Stary, no na pewno każdy się przestraszył, co jest zrobić? Zobaczył bandytę z bronią. Nie wiem, stary, troszkę, no dobra, no możesz mieć rację, no możesz mieć rację. Dobra, to stary, czy ty masz jeszcze ten strój, co kiedyś robiliśmy w łamy takie, pamiętasz? O Jezus, muszę sprawdzić, nie wiem. No dobra, no będziemy musieli się przygotować w każdym razie i dobra, spróbujmy zrobić ten napad, ale stary, będzie ciężko, nie? Czuję, że raczej się nikt na to nie nabierze. Mi się wydaje, że nabierze się każdy. Dobra, Dawidzie, ja jestem ubrany, a ty jak tam? No słuchaj, odegramy taką akcję, ja pójdę tam, dobra. Bo stary, tak będzie lepiej, bardziej to sprawdziłem. Pójdę tam, bo udaję takiego, wiesz, losowego klienta, losowy przechodzień, że będę się siedział i wtedy ty wbijasz, nie? Mówisz, ręce do góry, nie? I wtedy ja ucieknę i zobaczymy, co zrobi Yeti. Dobra, to jest dobry plan, dobra, to biorę ten pistolet, stary, tylko teraz tak, słuchaj, sprawa jest taka, bo akurat padło na Yetiego, bo akurat jest na serwerze i, no, tak. No i co, i teraz, żeby go, nie co ja mam zrobić, ile mam od niego chcę zażyczyć, tak, żeby go, wiesz, żeby go też nie, żeby mi na zawał nie zszedł, nie? Stary, no dawaj wszystko, co masz, tak mu powiedz, stary. Tak, i normalnie mam go tak ograbić? Ty, no a, tak. A gdzie on jest w ogóle? Widziałeś go gdzieś? Dałem mu to potem, on jest w wesołym miasteczku, dlatego idealnie, stary, on tam stoi. O kurczę, nie, no napadł na wesołe miasteczko i już biały dzień. Dobra, stary. Słuchaj, czekaj, musimy obadać tą sytuację z daleka, chodź. Ja w drugą rękę biorę pistolet, tak, żeby go mieć w rękawie schowanego. Teraz tak, ja muszę z daleka zobaczyć, gdzie jest ten Yeti. No w środku tam, w takim tym, jak go tam widziałem przed chwilą. Serio? Dobra, czekaj. W środku, czekaj, w takim z tymi tykietami, tak. A, widzę go. Dobra, stary, chodź tędy. Musimy przepłynąć przez rzekę, albo nie, dobra, robimy akcję. Idź mostem, normalnie, tak jak zwykły przechodzień. Ja płynę wodą i zaraz akcja, dobra. Trzymaj się. Dobra. Dobra, uwaga, widzowie, lecimy tutaj. I teraz tak, muszę się dobrze zaczaić. Mam nadzieję, że on tu nie ma żadnego monitoringu, żeby mnie nie zobaczył, jak ja tutaj sobie wchodzę. Ale szybko tak, pyk, rozwalamy to. Stawiamy tutaj, jesteś blisko. Dobry, panie złoty! Dobry. Siema. A ile za wstęp? Dobra. 20. A może być 10? Ostatnio było 10.
No proszę, nie mam więcej. Ja chcę się pobawić. Nie będę długo. Pół czasu będę. Może być. Dobra. Dzięki. Ja, ręce do góry, ręce do góry. Dawaj wszyscy całą kasę, dawaj całą kasę. Nie! Dawaj całą kasę. Już. Się kto może! Dawaj całą kasę. Dawaj całą kasę. Już, już, wyskakuj z kasy. Już. W tym momencie. W tym momencie jest dobrze. Nic. Nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś, rozumiesz? Tak. Odejdź, proszę. Dałem ci kasę, zostaw mnie. Jak coś komuś powiesz, to będziesz miał przekichane. Wrócę po ciebie, rozumiesz? Nikomu nic nie powiem, proszę, uciekaj. O, dobra. Ale napad. Jaka szybka akcja. Dobra, ten Dawid to był bardzo potrzebny, bo on nabrał powagi, że się Dawid nawet przestraszył. Czyli jakby nabrał powagi, zrozumiał, że to nie było zaplanowane. Dobra, szybko, szybko wracam z powrotem do siedziby. Tu. Górą odlatujemy i wracam do siedziby. Ja nie mogę, udało się, nabrał się na spluwę. Nie, to jest niemożliwe. Dawidzie! No i co? Dał ci kasę, mówiłem, że to zadziało. Patrz, rzucił mi 23. Nie, więcej mi rzucił. Więcej mi rzucił, bo ja jeszcze miałem swoje zielone trochę, ale więcej mi rzucił, ja nie wiem ten ile. Ten gnat wygląda tak realistycznie, że każdy się na to nabierze, rozumiesz? Każdy to jest wszystko, co chcesz. Ale to teraz czekaj, bardzo ważna sprawa. Musimy ustalić jedną najważniejszą rzecz. Nie mówimy nic Pawłowi, bo on prawdopodobnie z nami będzie robił ten napad, więc pewnie i nawet on będzie miał ten pistolet. Nie może się dowiedzieć o tym, że to nie działa, bo jeżeli on się dowie, to on nie będzie chciał tego zrobić. A jeżeli on będzie wiedział, jakby on też będzie wierzył w to, że ten pistolet jest prawdziwy, to on pójdzie na totalny pewniaku. To jest dobry pomysł, nie, że to jest dobry pomysł, ale on też będzie chciał strzelić z tego. No nie, bo, dla testu. Właśnie, powiemy mu, żeby nie strzelał, bo jest mało naboi. Mamy 4 tylko teoretycznie tutaj z tego, co widzę, nie? Powiemy mu, żeby nie strzelał, że... Powiemy mu, że przetestowaliśmy i że wszystko działa, że jest super fajnie i tak dalej, żeby nie marnował naboi, bo ich nie... Bo mieliśmy 5 tylko, na przykład, nie? I wykorzystaliśmy jednego. No i po prostu niech on wejdzie totalnie na pewniaku, niech on użyje tej broni, niech on po prostu trzyma ją w ręce i liczymy na to, że po prostu nie będzie potrzeby, żeby go użył, bo no jeżeli będzie, no to lipa, nie? To on po prostu, no to... To jakby tak... To trzeba będzie strzelić, no. No, znaczy będzie trzeba strzelić, no nawet nie strzelić, może rzucić ty co najwyżej, może zrobić tak, a masz. to wszystko, co może zrobić, nie? Że nie wyjdzie. Ale nie, no mi się wydaje, że stary hejter tak się przestraszył, przecież dzieciak to też jest. Też mi się tak wydaje, no stary, jedź się przestraszył, hejter też się powinien przestraszyć. No zrobimy to tak, że myślę, że powinno to wszystko, że tak powiem, zadziałać. No, jeżeli nie, no to... No nie, no musi się to udać, no już nawet nie można myśleć o tym, że się to nie może udać. Musi się myślę, to udać, że to się na pewno uda, stary, na 100%. Stary, tylko słuchaj, trzeba to gdzieś schować. Czekaj, gdzie jest ten shulker box? Tu jest, dobra. Muszę to schować do tego shulker boxa i musimy gdzieś to schować, tak, żeby to było bezpieczne. W którym to miejscu może być najbezpieczniejsze w tym... Nie wiem, stary, pod dębem Bartkiem? Dobra, pod dęba chowamy to. No. O kurczę, oh! Dobra, bo ja tutaj to tak pomurowałem, żeby tutaj... Patrz, widzisz, no. Zrobiłem takie murowanie tutaj, że sam się przeliczyłem troszkę. Ale dobra, już tam idę, zaraz to zamuruję. I chowamy będzie to chyba pod dębem najlepiej. Bartkiem. No, najbardziej bezpieczna opcja, mi się wydaje. Dobra, tu, pyk, i tam się zostaje gnacik, jest dobra. Wszystko git. Stawiam go tu i teraz muszę wyjść stąd jakoś. Dobra, mam jednego dirta. Pyk i uwaga, pyk. Dobra, jest zabezpieczone. Dobra, czyli co? Czyli za niedługo odbijamy, że tak powiem, rządy i Palion wróci do bycia prezydentem Palionowa.